Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam tak naprawdę opowiedzieć o marzeniu Martyny. Tak, dzisiaj też motoryzacyjnie. Te marzenie Martyny będzie też motoryzacyjne. Wyobraźcie sobie, że kobiety zwykle proszą na przykład na gwiazdkę o perfumy, nie wiem, o termomiksy. A Martyna, wiecie co, o co poprosiła na gwiazdkę, żeby Mikołaj jej przyniósł? Wydech! Wydech, który będzie zamontowany w Porsche 718, czyli jej pyszczku, czerwonym pyszczku, żeby on po prostu, nie wiem, był jak GT4, GT3, czy też Lancer z podtrzymaniem turbo. Słuchajcie, muszę Wam dzisiaj o tym opowiedzieć, pokazać, a przede wszystkim pokazać Wam pierwsze wrażenia, które będą płynęły za kierownicy w momencie, kiedy będzie jechała w tym samochodzie Martyna, bo ja jeszcze o tym nie mówiłem. Znaczy powiedziałem, że już jest zrobiony, ale dzisiaj korzystając z okna pogodowego jesteśmy w stanie to zrobić, więc popatrzcie, co się będzie działo. Znaczy, w sumie Mikołaj wysłuchał Twoich próśb i przygotował Tobie wydech wraz z programem. Ja zaraz na przebitkach pokażę, co zostało zmodyfikowane. Zaraz zobaczycie seryjny wydech i wstawkę, a dosłownie kruciec, który został, kruciak taki za turbiną, który został wstawiony zamiast katalizatora, po to, żeby no, po pierwsze oszukać trochę, po drugie uwolnić i po trzecie, no, żeby można było zmodyfikować ten wydech. Inspiracją do tej operacji był pewien film chłopaka, który jeździ takim samochodem na Litwie. Wyobraźcie sobie, że się z nim zaprzyjaździłem. Wytłumaczył mi mniej więcej, jak to ma wyglądać i jak mniej więcej ma przebiegać ta operacja. No i oczywiście wraz z Seven Motorsport i nadwornym stroicielem Piotrkiem Ludkiem wykonaliśmy tą operację, przybierając oczywiście kształt świętych Mikołaj. Martyna, żebyś wiedziała. Więc sytuacja jest następująca. Ten kruciec, który widzicie teraz na przebitkach, katalizator został zastąpiony takim małym krucicem, który został wyspawany przez seweniaków, więc też polecam, bo chłopaki to zrobili naprawdę i stanęli na wysokości zadania, wyspawując i dobierając materiał i ten tak zwany cybant, jeżeli się nie mylę, poprawcie mnie w komentarzu, czyli tą flanszę przyłączeniową do turbiny. I zrobiliśmy oczywiście, zostawiliśmy seryjny całkowicie wydech. Klapy wszystkie są, więc Martyna ma możliwość regulacji, czyli jazdy w cichym, tak zwanym standardowym wydechu. Ma możliwość przełączenia na sport i ma możliwość na przełączenia w Sport Plus. Pod sportem i pod sportem plus oczywiście uwalniają się dodatkowe dźwiękowe efekty, o których zaraz Martyna usłyszy i zobaczycie, jakie będzie jej wrażenie. Oczywiście najpierw nagrzej silnik. Dodam, że mamy 2,5-litrowy silnik, jest to model GTS, legitymujący się mocą około 375 koni w serii, w standardzie. Natomiast po tej modyfikacji, która miała właśnie przyczynić się do tego, że podniesiemy trochę moc, to też oczywiście mają być tak zwane popcorny, ale popcorny z tak dużą i ciężką pokrywką, że Martyna, ty nawet sobie tego nie wyobrażasz, co za chwilę cię spotka. Samochód nabrał naprawdę turbo wigoru, naprawdę nabrał jadu. Modyfikacje zostały też poczynione przez Ludka, który naprawdę spędził chwilę czasu, żeby uzbroić ten samochód w odpowiedni program, który dał, uwaga, 375, 415 i 500 chyba, 50, zaraz wrzucę Wam tutaj wykres, 550 Nm. 2,5 litra z 2,5 litrów wykrzesaliśmy taką bezpieczną, naprawdę bezpieczną moc. I powiem Wam, że samochód, ja jeździłem już tym samochodem, tylko wtedy było jeszcze zimno, nie było przyczepnie, to po prostu nie dałem rady w ogóle
tym samochodem złapać trakcję. Natomiast dzisiaj, korzystając właśnie z okna pogodowego i z tego, że jest sucho, natomiast na zewnątrz jest 8 stopni, myślę, że uda nam się trochę nagrzać tą oponę, która jest 4S-kowa, Michelin 4S, i zaraz spróbować przetestować to, co właśnie Lutek nam przygotował. Martyna, słuchaj, uważam, że pierwsze, co zrobimy, to przełącz, jak jest z... No jeszcze chwilę. Zaraz przełączymy na Sport i Sport Plus. W Sport Plusie ogólnie Porsche daje nam już bardzo ostrą charakterystykę skrzyni PDK, więc jakby samochód zamienia się w taką prawie... Znaczy samochód ryczy i mówi, chcę być GT3, jak dorosnę, więc jakby naprawdę powiem wam, że samochód jest wtedy agresywny. Ale agresywny to był wtedy, a teraz jest tak zadziorny i tak... w sumie mógłbym powiedzieć nieprzewidywalny, że naprawdę szapoba dla Ludka, który zrobił właśnie w tym samochodzie taką moc. Jeszcze chwilę, zanim rozgrzejemy olej, rozgrzejemy wszystkie płyny w samochodzie, to powiem wam a propos strojenia. Lutek podjął się tego, to jest dosyć, no może to nie jest trywialny sposób na to, żeby to zmodyfikować w komputerze, ale oczywiście użył swoich wszystkich magicznych komputerów, kodów, dostępów itd., itd. I wgrał mapę, która jest już przygotowana. Przynajmniej tak ja to sobie interpretuję, bo nie napisał tego od początku, tego programu, tak jak pisze na przykład tymi suwakami w momencie, kiedy stroi Lancera takiego z podtrzymaniami i tak dalej, tylko że tutaj ta procedura była może trochę prostsza, ale trzeba mieć, że tak powiem, licencję wykupioną, która i mieć dostęp do bazy takich programów, które jak najbardziej mają możliwości, żeby to wgrać i nałożyć do komputera, który jest tutaj seryjny. Więc jakby, tak jak już wcześniej mówiłem, seryjny. Kochanie, ja bym proponował zrobić coś takiego. I taka ciekawostka. No, w GT3 przyciskając dwie manetki luzujesz skrzynię biegów na neutral i wtedy możesz gazować. Tu natomiast czegoś takiego nie ma, więc jeżeli chcesz na skrzyżowaniu przegazować, to musisz przerzucić na N. I teraz, otwierając klapy, możesz przegazować. Już zaczynają się... Już... No to drive teraz, no. Już ludzie tutaj, wiecie, trąbią, o co chodzi, nie? O co kaman? Więc teraz twój, jakże samochód dla lalek, jakby to mój przyjaciel Zygmunt powiedział, nabrał agresji, wigoru i czegoś, co tak naprawdę wszyscy oczekujemy po zmodyfikowanych wydechach, czy też programach. Na światłach jesteś w stanie strzelać takimi wielkimi marchewami, co zresztą już mieliśmy okazję zobaczyć, jak ze szwagrem żeśmy sprawdzali, jak jest potężny ten wydech, jest mega głośny. Martyna, za każdym razem jak schodzisz z biegów i bijesz gaz, to schodzi ci. To schodzi i robi międzygaz, tak jak rasowa GT4 czy GT3, i ma takie uderzenie, nie? Pamiętaj, że teraz samochód ma... On za jakiś czas będzie starał ci się... On ci się znudzi, on będzie już cię wnerwiał. Nie. Wiesz, kiedy będzie cię wnerwiał? Wtedy, kiedy otworzysz dach i będziesz strzelała tymi wydechami. Przełóż sobie na Sport Plus. Zaraz przełączymy na Sport Plus. Porsche charakteryzuje się tym, że te pokrętła Sport i Sport Plus charakteryzują się tym, że one mają po prostu inną charakterystykę skrzyni biegów między tymi dwoma sekwencjami, czyli między Sport a Sport Plus. Przynajmniej ja to tak sobie wyobrażam i odczuwam. Nie wiem, co jeszcze jest dodatkowo, ale jakby najfajniejsze jest to, że jeżeli nie, już to nam zupełnie wystarczy i zupełnie już jesteśmy nacieszeni tymi strzelaniami i tak dalej, możemy sobie przełączyć na zero, czyli na komfortowy tryb jazdy i mamy tak naprawdę to gdzieś. Więc jeździmy w ciszy, czyli w trasie. I o to mi chodziło, o to, żeby nie zepsuć tego takiego samochodu. Natomiast
tajemnicą jest, że pragnę, żeby kupić sobie GT4 i być może mam takie zamierzone cele, więc jeżeli zrobię GT4, kupię GT4, czy prawdopodobnie z USA, to będę chciał zrobić tam przelotowy wydech, żeby to ryczało jak prawie GT4 albo RS, Porsche RS. Więc jakby już pierwsze doznania mamy za sobą, widzę, że jesteś zadowolona. Bardzo, Mikołaju. Tu musisz podziękować dla chłopaków Seven Motorsport i musisz podziękować dla... bardzo dziękuję dla chłopaków i dla Ludka, że tutaj mi tak pięknie wszystko zrobił i powiedział, że pasuje do mnie, bo to z cokółki to takie... Tak, Martyna ma taki stylish. Taki stylish, że wiadomiks, ale o to chodziło. Martyna zdejmie sobie dach, jak będzie ciepło, zdejmie sobie dach, puści sobie muzykę i na każdym skrzyżowaniu będzie rum, 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 więc jakby... Już raczej ludzie będą mnie mieli dosyć. Tak, już cię znienawidzą ci ludzie i po prostu już dadzą ten. I on w momencie, kiedy chodzi na 3000 obrotów, robi właśnie tego typu popcorny. To ta funkcja też jest, słuchajcie, funkcja popcornów tak zwanych i tych marchew jest właśnie do zrobienia i to właśnie program robi. Jak samym wydechem tego nie zrobicie, musicie mieć zrobiony ten program, ponieważ jak chłopaki zrobili ten wydech i zamontowali i odpalili samochód, nagrzali i przegazowali, to... Bieda edition. Nic się nie wydarzyło, nic się nie stało, więc jakby dopiero dotknięcie programu przez Ludka spowodowało właśnie tego typu zajebiste doznania dźwiękowe, które właśnie za chwilę będziemy podziwiać. Boże, trochę okno! Słyszysz? Nie no. No i teraz jesteśmy poza obszarem zabudowanym, proszę. Musisz trzymać. I tak bieg niżej. I gaz. Więc teraz możesz straszyć dzieci na przystankach, starych ludzi i po prostu... Jest nienawidzą cię, no. I to jest to. Powiem wam, że ten samochód na starcie może być szybszy niż GT4. Naprawdę, niż seryjne GT4. GT4 ma 420 koni, ale newtonometrów ma 430 czy 420. Natomiast ten samochód będzie w tej chwili miał 550 koni, już nie pamiętam, 550 newtonometrów i 416 koni, więc jakby to już wchodzi na drogę, wchodzi w drogę właśnie takiej GT4, więc słuchajcie, jeżeli wywalilibyśmy ten wydech całkowicie i być może moglibyśmy zrobić taką operację, że zmienilibyśmy turbinę, to ten samochód mógłby generować ponad 520 koni. Więc w ogóle, po co kupować GT4 RS, jak można mieć coś takiego? Oczywiście pociągnięte za sobą modyfikacje, które by zbliżyły do GT4, no to są w ogóle absurdalne, bo tam trzeba zawieszeniówkę całą zmienić i tak dalej. Ale może to być jednak pewnego rodzaju droga, która umożliwi nam zbliżenie się, aczkolwiek za połowę tej ceny, nie? Więc jakby to jest właśnie to. No ale tak jak widzisz, no... Ale nie, no dźwięk popcorny był super. A masz Sport Plus? Nie, jeszcze to jest... To proszę bardzo, to teraz agresywna skrzynia. Ja zaraz widzą, pokażę, jak z zewnątrz to po prostu to brzmi. Wjedź do tunelu, a ja wyjdę. Słuchajcie, ja wam pokażę, jak to wygląda. Przerzuć sobie tylko na N. No. Ja
Jesteś gotowa? No, dobra. Także widzisz, że jak Lutek robi program, to nie bierze jeńców. To nie bierze jeńców. No myślę, że jesteś usatysfakcjonowana prezentem. Bardzo. Więc tak jak widzicie, to jest bardzo fajne rozwiązanie, które nie pociąga za sobą zbyt wielu kosztów. A już wam... Dobra. Się nie mogę doczekać. Jak będzie ciepło. Tak, bo przy tej przyczepności nam brakuje teraz tutaj. Także jest. Jak on schodzi na te niższe obroty, to po prostu wiesz. Dobra, wracając do podsumowania tej całej operacji wizualno-mocowo-dźwiękowej, to muszę powiedzieć, że przeprowadziłem rekonesans po wszystkich wydechach i ten kawałek, ten odcinek, który my wymieniliśmy, w Miluteku na przykład kosztował ponad 5,5 tysiąca złotych, czyli musiałbyś wydać tyle pieniędzy na sam zakup, demontaż, montaż plus program. Ja szczerze powiem, że cała operacja zakończyła się kwotą 7 tysięcy złotych, więc uważam, że jest to naprawdę ok, bo tutaj w dużą część jakby... Tej... Radość nie ma ceny. Radość nie ma ceny, tak. Dużą tą część kwoty no, pochłonęło strojenie i jakby ten program. Więc jakby uważam, że za tak duże efekty, które uzyskaliśmy wraz z mocą, jest naprawdę dosyć relatywnie tanio. Bo za samego Milteka, który byłby wstawiony, zapłacilibyśmy 5 tysięcy złotych. Demontaż, montaż, pewnie ktoś za jakieś 1000 złotych by to wam wymienił. Tu już jest 6. No i Martyna zawsze musi zrobić wiochę i na skrzyżowaniu jak najbardziej. A ja nie wiem, czy to nie jest policja to. No to co, można. Tak, a nie masz rejestracji z przodu. Jedź. Nie, to nie jest policja. Teraz! Więc za 5 tysięcy plus demontaż, montaż to jest 6 tysięcy, no i zaczynają się programy. No i zwykle myślę, że dostałem ofertę samego programowania i samego zrobienia strojenia, to ktoś mi tam powiedział 6 tysięcy złotych, więc 12 byście zapłacili. No i w sumie musielibyście, no w moim przypadku musiałbym ten samochód wozić na lawecie, w to, we w to i tak dalej, i tak dalej. No, uważam, że zabieg jest niesamowity i polecam wam go zrobić. I tutaj chciałbym też jakby zarekomendować Michała z Seven Motorsport, jak i Ludka, bo jakby ten zestaw możecie tylko dostać jakby za moim pośrednictwem u nich. Oni dorabiają ten kruciec, oni to programują, oni to kasują, nie ma żadnych czeków, nie ma nic. Wszystko jest, oczywiście samochód nie jest już na gwarancji, więc uważam, że aha, właśnie. Tak nie był na gwarancji. No nie był na gwarancji, ale jakbyście chcieli zrobić swój samochód, to mogę tylko podpowiedzieć, że ten element, który ja wymontowałem, jest nadal do zamontowania, więc jeżeli będę chciał wrócić do poprzedniego tłumika, to wystarczy ten kruciec wkręcić z poprzedni i jakby temat załatwiony. Lutek może wrócić do pierwotnego programu, więc temat załatwiony. O ile, nie wiem, aczkolwiek są przesłanki ku temu, że ktoś może, nie wiem, w Porsche sprawdzić, czy była jakaś modyfikacja, czy nakładka na program, który żeście zrobili. Nie wiem tego, nie orientuję się, ale jesteśmy w stanie wrócić do seryjnego wydechu, jak i seryjnego programu oprogramowania. Więc jakby to nie jest ingerencja taka, która już potem nie jest odwracalna, więc to jest ok. I jeszcze tutaj wymyśliłem sobie, może nie na poczekaniu, ale jakiś czas temu z Michałem z Seven Motorsport, że są wydechy Milteka, Akropowicza,
Więc tutaj to jest wydek Michałowicza. Seven Sport. Seven Motorsport. Więc mam założony wydech Michałowicza. Michałowicza. Więc jakby luz. I słuchajcie, i tym optymistycznym, głośnym akcentem żegnamy się i widzimy się w kolejnym odcinku. W następnych odcinkach będzie się też działo, będzie o Porsche, może będzie o GT4, może. I oczywiście odcinki będą realizowane i wyemitowane, te, które kręciliśmy latem, czyli i ty możesz zostać szybkim kierowcą, tak jak Martyna. I głośnym, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Strzała, cześć!